Zapraszam pana wójta i przewodniczącą rady do odsłonięcia tej pięknej tablicy. Fundatorami, proszę państwa, tej tablicy byli wszyscy mieszkańcy, tak jak jest napisane. Absolwenci, nauczyciele, przyjaciele szkoły. Wydaliśmy z tej okazji takie pamiątkowe cegiełki. Każdy z tej okazji mógł zakupić cegiełkę i w ten sposób powstał piękne miejsce i tablica pamiątkowa. Tak? Trzy. Paparazzi teraz. Brawo. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się. Błogosławiony bądź Panie i Boże nasz, który przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa powołałeś do życia Twój Kościół Święty jako sztandar wzniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Pobłogosław ten kamień, tą płytę. Spraw, aby ci, którzy wokół Niego się gromadzą i którym On przewodzi, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i patrona tej szkoły świętego Jana Pawła II zawsze przyznawali się do Chrystusa i aby nikt z tych, którzy wspólnie się modlą i wspólnie uświęcają, nie zginął, lecz by wszyscy doszli do wiecznej szczęśliwości. O to Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Proszę uczniów o złożenie kwiatów. Proszę państwa, ja zapraszam w tej chwili do obejrzenia w murach naszej szkoły wystawy obrazów pana Ryszarda Malajki oraz ekspozycję zdjęć autorstwa pani Lucyny Sobiesiak. Jest księga, proszę się wpisywać w tą księgę, będzie nam niezmiernie miło. I proszę państwa, w klasach są ekspozycje. Zobaczycie, jak było dawniej w szkole, jak byliśmy, jakie mundurki dzieci nosiły, jakie są pamiątki. Także proszę, żebyście państwo przeszli. W tej szkole będzie oprowadzał pan Mirek Kowalczyk. A w starej szkole, taki czas chwilę na refleksję, tak myślę, że przejdziecie państwo, obejrzycie, jak mamy tą szkołę i będzie mi miło, jak państwo porozmawiacie sobie. A później, proszę państwa, po zwiedzeniu szkoły zapraszamy zaproszonych gości na skromny poczęstunek do świetlicy szkolnej. Dziękuję państwu bardzo za przybycie, za uwieńczenie tej świetlicy. Pani Sylwia Brunkowska, powstanie w szkole.